Słuchajcie, pierwszy materiał z lubelskich targów piw rzemieślniczych 2022 po 3-letniej przerwie. Tak jest. No i w szkle mamy, od razu widzicie, cesarza polskiego chmielu, Paweł Piłat. Cześć wszystkim. Dominik Browar Lubrow. Siemano. Jarek Dziki Wschód. Hej. No, piwo, które naprawdę robi na mnie wrażenie, ponieważ jest użyty chmiel totalnie eksperymentalny, tak, o którym rozmawialiśmy pół roku temu w Warszawie. Tak. Płotowy. Rozmawialiśmy o tym? Rozmawialiśmy. Tak. Może wyjaśnię nazwę, skąd się wzięła, bo po prostu ten chmiel wyrósł sobie na płocie. I tyle. Ale jaja. No dobra, ale czy to deprecjonuje w ogóle całą jakąś logikę nauki, że ty tam robisz te chmiele, jakoś krzyżujesz naukowo i nagle wyrósł przy płocie? No ale tak samo Amarillo wyrosło też. No. Też sobie wyrosło i co? I jest uznawanym chmielem nowofalowym. Jareczku, dodam. Znamy anegdoty o chmielu płotowym. Może widzowie nie znają anegdoty. Najlepsza anegdota jest taka, że trzeba przyjechać na chmielobranie i wtedy się wszystko usłyszy. Chmielobranie jest zawsze we wrześniu u Pawła na farmie. Koło 8 września. Chmiel płotowy powstał na płocie, na który... Sam sobie wyrósł. Sam sobie wyrósł. Na który można... to i nie wszyscy trafiali. Można. Tak mogło być. Nie trzeba mieć wielkiej plantacji, żeby chmiel wyrósł. Znaczy, generalnie chodzi o to, że najważniejsza jest ciekawość. I jakby to powiedzieć, eksperymentowanie. Bo znaleźliśmy coś ciekawego, co sobie wyrosło i stwierdziliśmy, dobra, to zahaczmy to. No i się sprawdziło, więc... Ale ty masz jakieś podejrzenia, czego to była krzyżówka? To znaczy, no nie wiem, no czegoś to rosło u mnie, bo po prostu to wiatr rozniósł to ziarenko i wyrosło. No. Czyli dobroć plantacji powoduje, że coś zawsze tam dobrego wyniknie. Może tak być, może tak być. Dobra. Paweł, czy można to zbadać jakoś genetycznie? No nie za bardzo. To jest ojcem, a kto matką? No właśnie, jak sądzie? Genealogię, nie? Genealogię. Jeżeli będziemy mieli jakiś dziki chmiel, który zapelił, no to nigdy się nie dowiemy. Chociaż matkę możemy znać. Dobra, mówimy o tym chmielu, a powiedzmy o tym, co z tego chmielu wynikło. Czyli Pawle, ty jak zwykle dałeś do browarów, do piwowarów domowych. Tak zaczynamy. Powiedziałeś, że fajnie wyszło. Co zdecydowało, że dla tych dwóch gości dałeś chmiel, żeby zrobili to w stylu komercyjnym? Laurka teraz dla nas. Ja bardzo ufam tym dwóm. Okej. Dlatego, że targi były w 2019, tak, odkryłem ten chmiel w 2019 roku. Zajęło kilka lat, 3 lata, żeby była pierwsza komercyjna warka. To nie jest tak, że my sobie to uważaliśmy już teraz i mamy od razu ten chmiel, tylko wcześniej były przygotowania, wiele domowych warek, z Jarkiem ocenialiśmy, robiliśmy panele z chłopakami z browarów domowych. No i stwierdziliśmy, że ten chmiel trzeba rozmnażać. Tak? No generalnie bliskość Jarka też jest dla mnie dużą zaletą, bo w czasie zbiorów przyjeżdża, oceniamy nowe szyszki, oceniamy piwa. Ale Lubrow jest bliski sercu. Ale Lubrow jest bliski sercu. Powiem ci tak. W tamtym roku chłopaki przyjechali do mnie na plantację i zaimponowali mi, jak bardzo są pracowici, więc stwierdziłem, wierzę. Trzeba dać im szansę. A to jest intrygujące. Teraz żałuję. Naprawdę to chodzi o to, że przyjechali na chmielobranie i nie wyjechali. Tak, ale... Bo nie mogli, bo się zepsuło. Wiesz co, zbierali... Tam na stoisku Lubrowa jest... Tak się zaczęła praca 03. Na farmie. W deszczu, z tymi rękami, nie, bez rękawic zbierali ten chmiel. Naprawdę mi zaimponowali. A do tego, no ten chłopak jest utalentowany, jeśli chodzi o piwowarstwo. O karling. No może bez tych insiderskich żartów. Dobra, o tym dowiecie się wkrótce. Nie no, panowie, Dominik, Jarek, piwo uważone nazywa się Bankart Pawłowa. Bankart Pawłowa. Ja myślałem, że już jakaś kooperacja była na WFP, ale wyprowadzono mnie z błędu. To jest wasza pierwsza kooperacja na chmielach Pawła. Tak jest. Cóż to za styl? Session IPA. West Coast. No, ale ze wschodu. Ej, ale zobaczcie, no chyba jest. Opalizujące. West Coast, bo jest w stylu, ale tak naprawdę jest zrobione na północy z inspiracjami ze wschodu, więc brakuje tylko zachodu. Wszystko.
I południe. Tylko zachodu brakuje, wszystko jest. Znaczy nie, zachód jest, bo jest południe, nie? No południe. Południa nie ma. No ale z drugiej strony wydawałoby się, że naturalnym stylem dla Nowego Chmielu będzie lager, żeby wyciągnąć cały profil tego chmielu. Nie, bo ten chmiel jest zdecydowanie nowofalowy. Myślę, że zupełnie mi nie pasował do lagera. Chcieliśmy zrobić coś takiego z przytupem. Zdecydowaliśmy się na West Coasta ze względu na wytrawność. Ten chmiel jest dosyć fajnie eksponowany w wytrawnym piwie. Pokazuje swoje walory. A te walory są jakie? Jak widzisz, to idealnie pasujące do tego. Bardzo mi odpowiadało, że napisaliście na fejsie: nie opisujemy w ogóle charakteru tego chmielu, każdy wyciąga z tego, co chce. I właśnie, bo to, a możecie powiedzieć, co wyciągacie? Myślisz? Znaczy generalnie jest ja tak, powiem, że jeszcze go nikt nie opisał i chcemy po prostu... No. Chcemy po prostu czekamy poczytać, na informacje. Co ludzie będą czuć, jaki będzie rozstrzał pomiędzy opiniami. Ja mogę powiedzieć, bez jakby kolejności intensywności, że dla mnie to taki biały grejpfrut, limonka, marakuja, truskawka. O, wszystko było... O, czyli i z jednej strony białe rzeczy i truskawka. Tak, bo się też zmienia się ten czas w czasie. Tak. Mandarynka jeszcze, to a propos trusików. Za mało mówię i wypiłem się. Ale co tak czułeś? Się pije. Co czułeś? Bardzo dużo podobnych elementów, które ma w deskryptorach Dominik. To jest generalnie chmiel wytrawny, jest lekko naftowy, ale limonka, zesty, grejpfrut, białe winogrona, ale takie skórkowe. Te wszystkie elementy są. Dlatego West Coast, dlatego ten styl, bo to idealnie pasuje. To jest po prostu ja dodam od siebie biały agrest. Tak, znowu, ale to jest fantastyczne. A to jest fantastyczne, ja to uwielbiam, po prostu... Dużo się dzieje. Ja zawsze mówiłem, dlaczego nie robimy piw, jakichś sourów z tymi naszymi owocami. Tutaj mamy to z chmielu, kurwa, nie doczekałem się owoców białego agrestu, to mam to z chmielu płotowego, niesamowite. Tak, Pawle, co czujesz? Czekaj, bo ja inne piwo piję. Dokładnie to samo. Chciałem tylko dodać jeszcze jedną rzecz. Ja używam, bo gumę jak rozmnażamy jedną odmianę, to mamy wegetatywne rozmnażanie. Każda roślina jest identyczna genetycznie. Natomiast rozmnażałem ten chmiel generatywnie, czyli będziemy mieli dużo więcej potomstwa z tego chmielu. Mm. Jarek już miał okazję testować. Płotowy 101. Płotowy 101. 167. Dużo różnych nowych odmian. Dzieci płotowego 01. 198. Nie ma takiego. 120. Natomiast jestem w szoku, co ten chmiel da w przyszłości dla nowych odmian. I za 2-3 lata będziemy mieli ogrom. Naprawdę są... Jarek, ty jesteś dobry deskryptory. Można powiedzieć, że jest pewien taki standard, który ten płotowy wniósł. Te wszystkie deskryptory idą w stronę takiej wytrawnej kwaśności, cytrusowości, takich... Nafty trochę też. Wytrawne, no to niekoniecznie zawsze jest nafta, ale wytrawność. Winogrona, właśnie ten agrest, o którym ty wspominasz, te wszystkie elementy się pojawiają, ale w niektórych dzieciach są na przykład elementy owoców tropikalnych, słodkich polskich owoców jak truskawka. Te wszystkie elementy się pojawiają, ale to wszystko zależy od tego, który to jest. Ale zobaczcie, jak to się pięknie uzupełnia tą modą na te amerykańskie chmiele słodkie, no przede wszystkim słodkie, prawda? Idaho 7, różne inne typy, one są słodkawe, są zamulające i tutaj nagle piłat wychodzi cały i daje kontrę, no po prostu... Cały na zielono. Wow! Cały na zielono, tak, ale no, trochę przykre jest to, że trzeba tak długo czekać na rezultaty, nie? Będziemy dopiero mieli. Czyli powiedziałeś, że to są 3 lata, tak? No, jakieś 3 lata. No, ale to jest tak naprawdę Paweł, jedno z trzech może czterech piw. Powoli. Dobra, słuchajcie, niestety materiał będzie zamieszczony po targach, ale to piwo, mam nadzieję, będzie... Po targach. Butelki, puszki, jak puszki, to będzie wyglądać? Puszki. Panowie, to jest wasza sprawa. Już jest puszki, generalnie w ofercie, bo tak. A kegi tak naprawdę już są porozsyłane i nie ma więcej. Mało jest. Mało chmielu było, mało piwa. Czekamy na kolejny raz. Znaczy, no i też się szybko rozeszło. Mhm. Jak, no, Polish Hops to już i Dziki Wschód, no Lubrow to tam wiadomo z tyłu, ale Polish Hops to jest taka marka, że piwo się rozchodzi w sekundę, nie? Dokładnie tak. Pięknie, że się doczekaliśmy tych czasów, że Polish Hops, polskie chmiele i sprzedane na pniu. Staramy się, no. Świetnie. Tak było. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz nazwa piwa.
Bękart Pawłowa! Bardzo dobre. I mam nadzieję, że to nie ostatnia kwestia na lubelskich. Twoich piw na pewno jest więcej, nie? Tak, ten podowy jest jeszcze u browaru Alchemii. Ale jest Zibim. Właśnie go piję. I spróbuj jeszcze Wet Hop od chłopaków z Lubrowa. Jasne. Słuchajcie, jesteśmy w Lublinie, czyli twój domowy festiwal. Dokładnie. Musimy tego popróbować. Polish Hops mógłby mieć stoisko z 50 kranami i by zapewnił. Ej, no właśnie, przecież był ten pomysł, zrobimy, prawda? Zrobimy. Był ten pomysł. Pomyślimy. Zrobimy. Tylko Pawłowi się nie chce lać piwa. Właśnie. Dobra, dzięki. Na razie.